Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat wieżowca Lilium Tower. Jak już wielu z Was zapewne wie, miasto zatwierdziło budowę tego bardzo oczekiwanego wieżowca w stolicy. Na początku tygodnia większość mediów zajmująca się tematem architektury zaczęła informować o tym, że wieżowiec Lilium Tower wreszcie powstanie. Wieżowiec planowany był już paręnaście lat temu, jednak nie udało się dopiąć realizacji projektu. Teraz wygląda na to, że wreszcie się to uda, lecz z nieco zmienioną koncepcją. Jaką wysokość osiągnie Lilium Tower i co znajdzie się w budynku? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu investmap.pl pod tytułem W centrum Warszawy powstanie nowy, blisko 200-metrowy wieżowiec. Autor artykułu nie podpisał się. Oraz artykuł na portalu wieżowce.pl pod tytułem Warszawa. Nowy 193-metrowy wieżowiec obok dawnego Mariota i Elektrimu. Autor artykułu również się nie podpisał. Pomysł budowy wieżowca Lilium Tower sięga pierwszej dekady XXI wieku, kiedy to w 2007 roku pokazano wizualizację drapacza chmur. Wtedy również potwierdzono, że nad projektem pracuje sama Zaha Hadid, Brytyjka urodzona w Iranie. Była wówczas najsłynniejszą architektką świata. Zdobyła niemal wszystkie najważniejsze nagrody w swoim fachu. Budynek miał osiągnąć wysokość 260 metrów. Jednak z czasem kolejne projekty Lilium Tower mówiły o coraz niższej wysokości wieżowca. Ostatecznie wizualizacje budynku mówiło o 237 metrach wysokości i 51 kondygnacjach naziemnych oraz 3 kondygnacjach podziemnych. Powierzchnia całkowita wieżowca przekroczyłaby 100 tysięcy metrów kwadratowych. Jednak budynku nie zrealizowano po dziś dzień. W materiale z lutego 2024 roku dokładnie przedstawiłem starą koncepcję budowy tego wieżowca. Pragnę Was w tej chwili do tego materiału odwołać. Link umieszczę w opisie. Przejdę teraz do nowej koncepcji wieżowca Lilium Tower, którego budowa została w ostatnich dniach zatwierdzona. Co wywołało ogromne poruszenie wśród fanów wieżowców, jak czytamy w lidzie artykułu na portalu wieżowce.pl. W ścisłym centrum Warszawy, na narożniku Alei Jerozolimskich i ulicy Chałubińskiego, powstanie nowy wieżowiec o wysokości 193 metrów. Inwestorem jest Golden Star Group, właściciel sąsiadującego centrum LIM. Prace przygotowawcze wkroczyły w nową fazę. Na stronie inwestora pojawiły się zdjęcia, na których nie ma już logo dawnego hotelu Marriott, zastąpionego przez nową nazwę Presidential. Te informacje niektórych internautów wprawiły w prawdziwy zachwyt, co mnie osobiście nie dziwi, ponieważ jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych budynków nie tylko w Warszawie, ale i w Polsce. Wieżowiec Lilium Tower zostanie wzniesiony w Warszawie w dzielnicy Śródmieście. Będzie stał wzdłuż Alei Jerozolimskich, Nowogrodzkiej oraz ulicy Chałubińskiego. Budynek funkcjonuje czasem pod nazwą Wieża Lilium. Użytkowa powierzchnia tej wielopiętrowej wieży będzie wynosiła 52 tysiące metrów kwadratowych. Projektami obiektu są architekci z pracowni APA Wojciechowskie Architekci. Wieżowiec osiągnie 193 metry. Będzie miał 44 kondygnacje naziemne oraz 3 podziemne. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 52 tysiące metrów kwadratowych. Wieżowiec Lilium Tower będzie miał charakter wielofunkcyjny. Głównie będzie to budynek biurowy, ale znajdzie się w nim miejsce też na mieszkania i hotel. Wieżowiec został zatwierdzony i teraz należy z niecierpliwością czekać na kolejne etapy inwestycji. A jak będzie wyglądał wieżowiec? Tego możemy dowiedzieć się z wizualizacji oraz materiałów źródłowych. Jak czytamy na portalu wieżowce.pl, estetyka wieżowca Lilium Tower harmonizuje z bliźniaczymi wieżami dawnego Mariota i Elektrimu. Co więcej, projekt zachowuje istniejące podium, co wpisuje się w urbanistyczną koncepcję okolicy. Widać wyraźnie, że wizualizacje wieżowca różnią się ogromnie w porównaniu do pierwszych zaprezentowanych jeszcze w 2007 roku. Przyznam się szczerze, że tamte robiły na mnie dużo większe wrażenie, aniżeli obecny pomysł na zewnętrzny obraz Lilium Tower.
I osobiście nowy Lilium Tower przypomina na wizualizacjach inny warszawski wieżowiec znajdujący się przy Rondzie Daszyńskiego, czyli Warsaw Unit. Nie zmienia to jednak faktu, że wyczekiwanie na budowę wieżowca jest ogromne. Kiedy więc może rozpocząć się budowa wieżowca? Jak informuje portal investmap.pl, inwestycja posiada wydane pozwolenie na budowę. Na razie nie jest znany jeszcze harmonogram realizacji tego wieżowca, ani dokładny start budowy. Jak pojawią się informacje związane z harmonogramem budowy, to na pewno o tym Państwa poinformuję. Na koniec materiału chciałem Wam podziękować za czujność i to, że Wy jako pierwsi poinformowaliście mnie o wydaniu zgody na budowę Lilium Tower poprzez wstawienie komentarzy pod innymi filmami na kanale, które dotyczą warszawskich wieżowców. Byłbym zadowolony, gdybyście podzielili się swoimi opiniami o wieżowcu Lilium Tower również pod tym materiałem. Jestem ciekawy Waszego zdania. Zachęcam również do obejrzenia materiału o tym, że znany bank wynajął połowę wieżowca The Bridge. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.